Okej, yo, witajcie ludziska, z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kochani, i w tym odcinku, na początku tego odcinka, wykonamy pewnego questika. Questika dla kupca, który dał nam list gończy, aby zabić pewnego bandziora. Znaczy, nie wiem, czy to jest bandzior, czy nie, bo nam tego nie wytłumaczył. Cesarski łuk, całkiem fajny, ja go wezmę sobie. Nie wytłumaczył nam, czy kogo mamy tak naprawdę zabić. Dostaliśmy po prostu list gończy i tyle. I ludziska. Jest to oczywiście Skyrim z modyfikacjami. Co prawda tych modyfikacji nie ma jeszcze dużo, tak dużo, ale oczywiście tych modyfikacji będzie więcej. Na razie mam modyfikacje na krew, na pelerynki i na coś tam jeszcze, także nie jest tego dużo, dlatego że nie miałem pomysłu, jakiej tutaj, jaką modyfikację chcę sobie wgrać. Czy ten łuk jest lepszy? Nie, nie jest lepszy. I oczywiście, jak już wspominałem, znaczy, będzie więcej tych modyfikacji, tylko jeszcze chciałbym was prosić o to, jakie modyfikacje mam sobie wgrać. Mam co prawda na oku dwie, mianowicie jest to modyfikacja, która dodaje nam więcej zbroi, więcej broni i jest więcej potworów, oczywiście nowych potworów. Nie chodzi o to, że zwiększa się liczba tych potworów aktualnych, tylko że są nowe potwory, na przykład z Obliviona, z Morrowinda, także będzie to ciekawe. No i co jeszcze wam mogę, ludziska, powiedzieć? Aha, nie jestem już chory, także nie będę wsiurać tym moim nohalem, jak w poprzednich odcinkach. Dobra, lecimy w stronę... Co tu jeszcze mamy? Czekajcie, ja sobie tak oczywiście chcę eksplorować tą całą mapę. Tutaj mam jakąś... zapiszę sobie grę. Tutaj mamy jakąś... co tu jest? Muszę sprawdzić. Czy tutaj ktoś będzie? Proszę państwa, tak, jest oczywiście nekromanta. Niedoświadczony nekromanta, co prawda. Ale oczywiście pięknie! O! Zajebiście. Tak w ogóle jeszcze będzie właśnie modyfikacja na nowe finishery. To też miałem sobie... to też chciałem sobie wgrać. Dobra, co my tutaj mamy, proszę państwa? Kamień rytuału. Ci, którzy mają razie nie skrzycić okolicznych nieboszczyków, by walczyli u ich boku. W danej chwili możesz mieć tylko jedno błogosławieństwo. Przyjmij znak, czemu nie? Dobra, lećmy dalej. Jeszcze powoli zbliżamy do tej twierdzy, tam jeszcze coś mamy. Kolejną twierdzę, którą już widzimy w ogóle na mapie, znaczy w oddali. Dobra. O, doskonale pamiętam tego questa, wiecie? Pamiętam tą twierdzę. Tam w ogóle mieliśmy kilka questów do wykonania, nie tylko ten questik od tego kupca. Z tą miejscówką jest związanych kilka questów, także... Wiem, czego mogę się spodziewać w sumie w tym miejscu. Tych bandytów troszkę tam będzie, z tego co pamiętam. Bo będziemy mieli do czynienia z bandytami. Nie z żadnymi nekromantami, żadnymi magami, ale z bandytami. Wiem, że trochę spoiler, ludziska, wybaczcie mi za to. Ale... No nie, dlaczego wam to powiedziałem? Znaczy, w sumie każdy gra w Skyrim, a także raczej niczego nie zepsułem. No jeżeli są tacy ludzie, którzy nie grają w Skyrim, a także wybaczcie mi za mój spoiler chamski. Dobra, czekajcie, czy tutaj kogoś mamy na tym moście? Nikogo nie widzę, co prawda. Wieża Waldheim. Nie wiem, czy w ogóle dobrze wymówiłem nazwę tego. O nie, jest tam już ten bandyta, który... Nie. Czekajcie, on tutaj skupił się na tym... Co to było? On się skupił na czymś... No, shit! A ty co, gnojku? Łapaj! I do widzenia! Patrzcie, nie zabiłem go! Co za gnojek! Dobra, ten się już złożył. Jak leżak nad Bałtykiem. Łucznictwo nam wzrasta, świetnie. No, tutaj się możemy pobawić naszym łukiem. Okej, tak w ogóle, ludziska, myślałem poza odcinkiem, czy rzeczywiście walczyć bronią dwuręczną, czy bronią jednoręczną i do tego magia. I wydaje mi się, ludziska, że będzie to jednak broń jednoręczna i do tego magia, dlatego że to ciekawie wygląda i nie nudzi się tak, ponieważ jeżeli nudzi nam się oczywiście walka bronią sieczną, to możemy sobie oczywiście walczyć też magią w drugiej łapie. Co prawda raczej w tej drugiej łapie będę korzystać bardziej z czarów leczniczych, ale cóż, lepiej to wygląda jeszcze, fajnie to wygląda jak w jednej łapie.
Ach, ludziska, musiałem na chwilkę się wyciszyć, zobaczcie, musiałem na chwilkę porozmawiać z kimś, z ważną osobą, nieważne w sumie, lecimy dalej. Wracając, w ogóle to fajnie wygląda, zobaczcie, no kurde, w jednej łapie magia, w drugiej łapie mieczyk, a spójrzcie na to, tak miecz dwuręczny, tak może być to nudne w pewnym momencie gry, dlatego ja raczej skorzystam z drugiej opcji, czyli oczywiście miecz dwuręczny oraz łuk. Dobra, tu sobie już weźmiemy miecz jednoręczny i łuk do tego. O, tu jeszcze mamy pułapkę, jak widzicie. Mechanizm pułapki uczeń. Czy ja mogę to otworzyć? Oh, shit. O nie, wytrych straciłem. Jakie chamskie. Dobra, udało się. Aha, to dopiero tylko pułapkę włączyliśmy. Pochodnia bierzemy, drobny klejnot bierzemy, a długi łuk raczej mi się już nie przyda do niczego. Także ludziska, możemy lecieć dalej. Tu mam jakąś komodę. Tak, ludziska, ogólnie musiałem sobie troszkę zmniejszyć detale, aby FPS był całkiem spoko z nagrywaniem. Ale Skyrim nie jest taki... znaczy, i tak detale są całkiem ładne, jak na medium. Medium z wysokimi, takie połączone mam te detale w sumie. Dobra. Tam mamy kolejnego bandytę. Ja go zabiję, postaram się przynajmniej zabić go za pomocą tego łuku, ile go trafię. O! O! Slow motion! Pięknie! Oh shit! To było, wyglądało po prostu pięknie, przepięknie. Dobra. Bierzemy znowu już nasz mieczyk. O, to zajebiście wygląda magia i miecz jednoręczny. Raczej przy tym ludziska pozostaniemy. To prawda, miecz dwuręczny, z mieczem dwuręcznym gra się łatwiej, dlatego że raczej każda postać padnie na strzała. Jeżeli oczywiście ładnie trafimy. No ale wolę tutaj skorzystać, wolę tutaj raczej stawiam na fan, aby mi się ciekawiej walczyło, niżeli łatwiej. Dobra, tam mamy gdzieś kolejnego bandziora. Wyciągnę mój łuk już. Gdzie on jest? Czy on jest gdzieś na dole? O Jezus! Nie! Nie! Ole bym spadł. Ole bym spadł na dół. To tylko ja, moja droga. Dobra, gdzie ty jesteś? Kurde, nie założyłem ją. Dobra, jest ten herszt, którego musimy zabić. Jak widzicie, jest strasznie wytrzymały. I straszne duże obrażenia ma. O kurde, jest źle. Dobra, widzicie, ludziska, lepiej się tutaj wyleczę. Za pomocą mojej potki. Gdzie ona jest? Potka. Dobra. No dalej, chodź tu i gnoju. W ogóle fajne topóry masz, ziomeczek. Nie! Kurde, trafił mnie. Co za menda! No. O! Pięknie, udało się. Okej, piękny finisher. Co to jest za stalowy topór bojowy? Weźmiemy go sobie ze sobą. Co prawda, ile jeszcze mam udźwigu? Niewiele. Hersz bandytów, stalowy sztylet, okuta tarcza. Może ją sprzedać, także ja ją wezmę. Żelazne buty i żelazny hełm. Dlatego już nie potrzebuję. Zobaczymy jeszcze, co się znajduje w tym miejscu i ruszamy ludziska dalej. Gdzie? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, nie mam jeszcze pomysłu na ten odcinek. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. Być może do Smoczej Grani sobie wejdziemy. To będą też kolejne questy, znaczy tam będą też questy do wykonania. I to sporów questów, także... czy mogę sobie skorzystać z alchemii? Poczekajcie. Składniki, co ja tutaj mam? Gałązka... Ale chyba raczej niczego nie stworzę, także przerywamy tą alchemię. Jest to dopiero początek serii tych roślin, jeszcze nie mam dużo. W ogóle jak grałem w Skyrima, to alchemią się nie bawiłem. Nie wiem, czy w ogóle zamierzam w tej serii. Zobaczymy. Okej, ruszamy dalej. O, kuferek, świetnie. Tak w ogóle otwierając te kuferki możemy sobie też zwiększyć poziom, dlatego że przy każdym otwieraniu zamków, nieważne czy będzie to udane otwarcie czy też nie, zawsze zwiększy nam się poziom. Okej, ludziska, widajcie po krótkim cięciu, wybaczcie mi w ogóle za to, ale dopiero zauważyłem, że program do nagrywania przestał nagrywać. Tak w ogóle, ludziska, ten punkcik, który miałem, rozdałem sobie w broń jednoręczną, także... Mam nadzieję, że was to jakoś... mam nadzieję, że nie będę tego żałować, tej mojej decyzji. Bo jednak postanowiłem, stawiłem na broń ręczną i do tego magia. Jednak.
bo broń dwuręczna może mi się w każdym momencie znudzi, bo tylko ciachanie tym mieczem, albo toporem, albo nie wiem, buławą, albo czymś jeszcze, a tak możemy sobie i ciupać je mieczem oraz magią, także to mi się nie znudzi tak szybko, o ile w ogóle mi się to znudzi. Dobra, proszę państwa, gdzie my teraz... Jesteśmy już w Smoczej Grani. Lecimy sobie teraz do tego Jarla. Oczywiście będziemy mogli wykonać questa z wątku fabularnego. My sobie tego questa wykonamy w kolejnym odcinku. Dopiero jednego questa wykonamy fabularnego. Później już będziemy wykonywać questy poboczne, wykonywać questy u gildii i tak dalej, i tak dalej. Chyba że od razu wpieprzę się do... w jakieś questy poboczne. Na przykład pójdziemy sobie do gildii wojowników. Czekajcie, tu z tego co pamiętam była walka z wielkim trolem. Raczej z wielkim tym, jak to się mówi, z gigantem. Tylko nie pamiętam gdzie ta walka była, kurde. Tam mogli się porozmawiać na temat gildii wojowników, ale okej. Co my tutaj mamy? O Jezu, nawet nie doczytałem. Cholera. Zaraz zobaczymy, co my tutaj znajdziemy w tym miejscu. Miodosytnia Czerwoniak. Trochę dziwna nazwa, ale okej. Czy będzie to jakiś questik do wykonania, czy coś w tym stylu, proszę państwa? Potrzebujesz czegoś, czy po prostu... Rozejrzyj się. Tu jest tylko handlarz, co prawda. Ale poczekajcie, być może będzie można... O, on ma tylko 100 sztuk złota, także... Raczej mu niczego ciekawego... Znaczy, raczej mu niczego nie sprzedam. Jeśli tak po prawdzie, to Sabiorna ciężko nazwać właścicielem. Okej. Spoko, wychodzimy stąd. Każda włość prowadzi własny rejestr przestępstw. Przykładowo, przestępcy z Białej Grani nie są poszukiwani w samotni. Także to jest dobra rada, ponieważ jeżeli będziemy osądzeni w Grani i będą nas gonić strażnicy, to możemy sobie iść na przykład do innego miasta i tam już będziemy mieli spokój. Czekaj, tam jeszcze kolejną lokację jakąś. Czy to będzie kolejny sklep jakiś? Czekajcie, zobaczymy. Warzelnia Czerwoniaka. Czekajcie, sobie sprawdzę, tutaj mamy. Mam nadzieję, że nikt mnie zauważy. Co prawda jestem wykryty. Także będzie przypał, jeżeli otworzy tą... A tu klucza potrzebujemy, okej. Klucza nie posiadam, także... Tego kościka na razie nie wykonamy, znaczy... Do tego miejsca na razie nie wejdziemy. Kurde, gdzie był ten gigant? Kurde, no... Teraz... Tam jest, widzę go! Tam będziemy mogli sobie porozmawiać z tymi typkami, którzy walczą z tym gigantem, bo oni się zajmują takimi sprawami właśnie. Nawet gigant już ma mało życia, jak widzicie. Ja im pomogę, czemu nie? To będzie moja zasługa! Jest! Ludziska, udało się. Chyba ja go zabiłem. Ha, ha, ha. Niczego niestety nie miał. To prawda, u niektórych gigantów możemy znaleźć... znaleźć te, no jak się mówi, palce. Źle sobie radzisz. Byłby z ciebie dobry tarczownik. Tarczownik, właśnie. Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwask. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i powodzenia. Okej, właśnie planuję się z nim spotkać. Na razie questy fabularne zostawimy sobie w spokoju. Co prawda na razie w ogóle nawet nie mam ochoty wykonywać tych questów fabularnych. Dopiero później się nimi zajmiemy. Kurde, ta seria będzie naprawdę gigantyczna i długa cholernie. Tym bardziej, że moje odcinki nie będą takie długie. Jak już mówiłem, nie będą dłuższe niż 15 minut. Także, kurde. Zobaczymy. Jeżeli będzie mi się nudziło już przy Skyrimie, a może tak być, co prawda, kiedy będzie co chwilę to samo i tak dalej, to już te odcinki będą troszkę dłuższe i będę starał się czym prędzej zakończyć tą serię, aby zająć się czymś innym. No ale na razie jeszcze mi się nie nudzi, bo to jest początek serii, także zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak ta seria będzie co prawda przyjęta przez was, przez widzów, jeżeli będzie dużo łapek i tak dalej, dużo wyświetleń. Znaczy, co prawda najbardziej zależy mi na łapkach, to oczywiście...